Minęła 18.30. Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. Po akcji zawieszenia działalności przez koncerny medialne sedno sprawy komentują politycy i ekonomiści. Po pożarze Archiwum Miejskiego w Krakowie odbył się pojedynek na briefingi. Ministerstwo Edukacji przedłużyło zdalne nauczanie dla starszych uczniów. Młodsi kontynuują naukę stacjonarną. Plan wprowadzenia dodatkowego podatku od reklam wywołał natychmiastową reakcję znacznej części prywatnych nadawców oraz właścicieli funkcjonujących na polskim rynku portali internetowych. Przez całą dobę wstrzymano emisję programów, a portale informowały jedynie o przeprowadzanej akcji protestacyjnej. Łukasz Żmuda. Wciąż prowadzone są konsultacje i niewykluczone, że będą zmiany w rządowym projekcie podatku od reklam. Po konsultacjach, po rozmowach mam nadzieję, że uda się osiągnąć takie kompromisowe rozwiązanie, które będzie też zadowalało media. Nie wiem, czy do końca będzie zadowalało, oczywiście te duże koncerny mediowe, no ale też nie może być tak, żeby w Polsce zwykły szary obywatel płacił podatki, a koncerny mediowe tych podatków nie płaciły, albo płaciły w takich wymiarach, że zwykły obywatel płaci więcej. Do tej kwestii odniósł się również prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, iż według powszechnych informacji projekt nie zakłada ograniczenia wolności słowa. Wielkie kompanie medialne, wydaje mi się, że mogą płacić podatki, zwłaszcza jeżeli ten podatek ma być przeznaczony dla ludzi i jest to podatek od dochodów z reklam. No przecież nie kto inny, tylko ludzie właśnie kupują te produkty, które są reklamowane. Biorąc pod uwagę, że podobne regulacje tzw. podatków cyfrowych wprowadziły niedawno państwa europejskie, takie jak Wielka Brytania, Francja czy Hiszpania. Rząd podkreśla, że podstawowym celem jest ochrona polskiego biznesu. My chronimy mały polski biznes, chronimy polskie media, a staramy się wyrównać szanse na rynku w grze właśnie z dużymi międzynarodowymi korporacjami, również medialnymi. Projekt obejmuje przychody z reklam nadawców telewizyjnych, radiowych, mediów internetowych oraz prasę dostawców usług cyfrowych. Wysokość podatku będzie się wahała od 2 do 15% i będzie zależna od osiąganych przychodów. Największy sprzeciw wyraziły globalne korporacje medialne, a jeden z dystrybutorów prasy, sieć handlowa Maxim, zablokowała część sprzedaży Gazety Polskiej, której redakcja postanowiła nie przyłączać się do protestu. Wydaje się, że najbardziej dotknięte rządowym projektem poczuły się wielkie koncerny, które wyspecjalizowały się w niepłaceniu podatków w krajach działalności. Mam wątpliwości co do tego, czy uda się opodatkować w jakiś istotny sposób te największe, na przykład koncerny amerykańskie działające na rynku internetowym. Należy pamiętać, że jeśli chodzi o kwestię dotyczącą reklam, to one powinny być opodatkowane i uregulowane przez państwo. Zaznaczył dr Cezary Mech w kwestii proponowanego podatku. Niemniej nie powinno być dyskusji dotyczącej tego, czy takie giganty jak Google, Facebook, żeby one nie płaciły podatku w Polsce, tylko gdzie indziej. Pieniądze uzyskane z nowego podatku miałyby trafić w 50% do Narodowego Funduszu Zdrowia, a druga połowa do Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Krakowska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie pożaru, w którym przez 4 dni płonęły akta Urzędu Miasta. Śledztwo prowadzone jest pod kątem umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa. W archiwum znajdowały się m.in. akta osobowe byłych pracowników magistratu, dawne druki meldunkowe oraz dokumenty z różnych wydziałów urzędu. Pojawiły się sugestie, że pożar jest na rękę miastu. To są sugestie skandaliczne. Przed nami trudny czas uporządkowania rumowiska, dlatego powołałem specjalną komisję, która zajmie się ratowaniem archiwaliów. Jej zadaniem będzie wybranie, które akta są czytelne. W tym gronie znajdą się przedstawiciele policji, prokuratury, Państwowego Archiwum oraz urzędnicy krakowskiego magistratu. Chcę, żeby wszystko było transparentne w tych sprawach. Prezydent Majchrowski nie potrafił przedstawić informacji, jakie dokumenty tam się znajdują, z jakich kategorii, czy mamy tutaj do czynienia z takimi podstawowymi danymi osobowymi, czy też być może w tym archiwum znajdowało się szczególne kategorie danych osobowych. Co więcej,
w czasie trwania całej akcji, już od pierwszych godzin, widzieliśmy, że część dokumentów była wyniesiona z tego archiwum, część dokumentów leżała w śniegu, wobec czego uważamy, że odpowiednią instytucją do tego będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Równocześnie wzywamy prezydenta Majchrowskiego do tego, by przedstawił pełny wykaz znajdujących się tam dokumentów. Uczniowie klas starszych szkół podstawowych i liceów do końca lutego kontynuują naukę w trybie zdalnym, a najmłodsi w trybie stacjonarnym. Po analizie przebiegu szczepień nauczycieli w ciągu 2 tygodni Ministerstwo Edukacji podejmie decyzję dotyczącą nauki stacjonarnej w szkołach. Dominik Gajda. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podkreśla, że maturzyści i ósmoklasiści mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony szkół. Wydajemy rozporządzenie przedłużające obecny stan do końca lutego, to znaczy klasy 1-3 w trybie stacjonarnym, pozostali w trybie zdalnym. Klasy 8, klasy maturalne, chcę to podkreślić, bardzo często korzystają już dzisiaj i będą korzystały dalej, nadal w kolejnych tygodniach z konsultacji indywidualnych i w niewielkich grupach, a także organizowane są dla nich sprawdziany i egzaminy próbne. Już kilka dni trwa program szczepień nauczycieli. Od poniedziałku zaczęła się rejestracja i można powiedzieć, już na 11 w poniedziałek mieliśmy 50 tysięcy zarejestrowanych osób. Dzisiaj to jest 268 tysięcy, to naprawdę dobry wynik. W poniedziałek o godzinie 8 rejestrujemy pozostałych nauczycieli, którzy nie byli w tej pierwszej grupie, w tym również nauczycieli akademickich. Dla nauczycieli akademickich, dla rektorów mamy oddzielny system rejestracji. Nauczyciele podkreślają, że powrót do nauczania stacjonarnego ma bardzo dobry wpływ na uczniów. Korzystają na tym również rodzice. Są bardzo z tego powodu zadowolone zarówno dzieci, jak i zadowoleni ich rodzice. Opieka świetlicowa do godziny 17:30, więc rodzice mogą spokojnie pracować. Natomiast dzieci uczestniczą w zajęciach szkolnych, które odbywają się w różnych miejscach. Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki zorganizowaliśmy naukę w taki sposób, aby klasy ze sobą się nie łączyły. Starsi uczniowie pozostaną w domach, tymczasem już jutro zostaną otwarte hotele i stoki narciarskie. Gdzie będzie największy ruch i jakich cen możemy się spodziewać? Największe zainteresowanie jest wśród gości, którzy będą jechać w rejony górskie i hotele. Stosują się oczywiście do wszelkich zasad i alokują gości co drugi pokój, czyli tak, żeby zachować ten dystans pomiędzy innymi gośćmi. Ten popyt jest dosyć znaczny. Być może będzie to 10-20% zwyżka cen jak przed pandemią, ale część hoteli zachowało stawki cenowe, też szanując jakby portfele klientów. Dominik Gajda, Telewizja Republika. Według raportu Ministerstwa Zdrowia minionej doby w naszym kraju przeprowadzono ponad 51,5 tysiąca testów i zdiagnozowano ponad 7 tysięcy kolejnych przypadków koronawirusa. Spójrzmy na najnowsze dane. Od początku pandemii SARS-CoV-2 w Polsce zaraziło się ponad 1 570 000 osób. Minionej doby na COVID-19 zmarło 456 osób, w tym 361 z chorobami współistniejącymi. Od początku pandemii zmarło 40 177 osób. Ponad 1 360 000 Polaków jest już zaszczepionych na COVID-19, w tym ponad 500 000 dwiema dawkami. Ostatniej doby zaszczepiono ponad 107 000 osób. Sąd w Mińsku odroczył do 16 lutego proces dwóch dziennikarek Biełsatu, które relacjonowały antyreżimowe demonstracje. Są one oskarżone o organizację protestów na Białorusi, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. O szczegółach dyrektorka telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy. Sprawa ma na celu przede wszystkim zastraszenie, ma wywrzeć efekt zarówno na innych dziennikarzach Biełsatu, jak i na dziennikarzach innych mediów niezależnych. Sam dobór podsądnych to na to wskazuje, bo jedną z oskarżonych jest taka bardzo znana, nasza młoda dziennikarka, która jest znana z twarzy ludziom. No i to myślę, że ma pokazać, że
nic nie chroni, nawet bycie znaną twarzą. Natomiast druga z oskarżonych jest młodą dziewczyną, która dosłownie zaczęła pracę rok temu. No i to może pokazać, że nikt nie jest bezpieczny, jeżeli kto podniesie rękę na reżim. 17 lat temu zmarł generał Ryszard Kukliński, który na początku lat 70. nawiązał współpracę z wywiadem amerykańskim. Pod pseudonimem Jack Strong przekazywał Amerykanom strategiczne plany Układu Warszawskiego. Uprzedził o zamiarze wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W 1984 roku sąd PRL wydał na niego wyrok śmierci, który uchylono dopiero w 1995 roku. Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 roku w Tampie. Na Florydzie. Ryszard Kukliński, decydując się na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Związkowi Sowieckiemu, wiedział, że kładzie wszystko na ołtarzu ojczyzny. Doskonale sobie zdawał sprawę, że jeśli zostanie zdekonspirowany, to w najlepszym przypadku czeka go strzał w tył głowy, jeśli nie tortury właśnie tam w więzieniu mokotowskim, czy być może na Łubiance. To życie Kuklińskiego pokazuje jego oddanie wobec ojczyzny i wobec tego, czym była prawdziwa Polska i tego zawołania Bóg, honor, ojczyzna. W drugim dniu procesu impeachmentu Donalda Trumpa w Senacie demokraci oskarżali byłego prezydenta USA o podżeganie swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu, a także o kłamstwa na temat wyborów. Po wystąpieniach tzw. menedżerów impeachmentu swoje stanowisko przedstawi obrona Trumpa. Więcej w materiale Pauliny Bilińskiej. Po tym jak Senat przegłosował stosunkiem głosów 56 do 44, że postawienie Donalda Trumpa w stan oskarżenia jest zgodne z konstytucją, proces rozpoczął się od oświadczenia menedżerów impeachmentu, jak będzie on przebiegał. Dowody pokażą, że Donald Trump wiedział o nadchodzącym ataku i nie był ani trochę zaskoczony przemocą. Złamał przysięgę, nie chronił konstytucji, rządu i obywateli Stanów Zjednoczonych. Podżegał swoich zwolenników do wejścia na Kapitol, aby uniemożliwić wiceprezydentowi Pence'owi i Kongresowi sfinalizowanie zwycięstwa wyborczego i jego przeciwnika. Przedstawiane przez kolejnych oskarżycieli zarzuty wobec Donalda Trumpa, który jest oskarżony o nawoływanie swoich zwolenników do ataku na amerykański Kapitol, oscylowały wokół niepublikowanych wcześniej filmów dokumentujących zachowanie części zwolenników byłego prezydenta z 6 stycznia. Donald Trump nie wysłał pomocy funkcjonariuszom, którzy byli przytłoczeni i pobici. 2 godziny po rozpoczęciu ataku do godziny 15 prezydent nie wysłał Gwardii Narodowej ani żadnego innego organu ścigania do pomocy. 3 p.m. Jasne jest to, co Donald Trump, nasz naczelny dowódca, zrobił w tych pierwszych godzinach, żeby nas chronić. Nic, kompletnie nic. Wiedział, co się dzieje, atak był transmitowany w telewizji. Wszyscy wiemy, że prezydent miał władzę, aby to powstrzymać. Demokraci próbują dowieść, że prezydent Trump, informując republikańskich wyborców o fałszerstwach wyborczych, dał zgodę na zaatakowanie Kapitolu, a przemoc była rezultatem możliwym do przewidzenia. Kiedy chciał zachęcić swoich zwolenników do pojawienia się 6 stycznia, prezydent Trump 16 razy napisał na Twitterze między północą 5 stycznia, a swoim przemówieniem na wiecu w południe następnego dnia. 16 razy, aby skłonić do zrobienia tego, co chciał. Trwający proces skomentował były prokurator generalny USA Andy McCarthy, który w programie Fox News zauważył, że do tej pory nie przedstawiono ani jednego konkretnego zarzutu przemawiającego za winą Donalda Trumpa w sprawie ataku na Kapitol 6 stycznia. Musimy mieć na uwadze to, że jest to teatr polityczny. To nie jest prawdziwy proces. W prawdziwym procesie, jeśli kogoś się oskarża o jakieś zarzuty, to trzeba je udowodnić. To jest prawdziwa oznaka prawa. Każda ze stron otrzymała 16 godzin na przedstawienie swojego stanowiska. Dziś swoje przemówienia będą kontynuowali menadżerowie impeachmentu, po czym mównicę obejmą obrońcy Donalda Trumpa. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. I wracamy do kraju. Dziś tłusty czwartek. Zgodnie z tradycją powinniśmy zjeść przynajmniej jednego pączka. Warto jednak pamiętać, że tu jak we wszystkim potrzebny jest umiar. Jakie pączki najbardziej smakują Polakom i ile można ich zjeść bez uszczerbku na zdrowiu? Sprawdzał Rafał Węglewski. Jakie rodzaje, rozmiary i smaki ostatkowego przysmaku najbardziej polubili Polacy, wiedzą najlepiej cukiernicy. My mamy tylko na dzień marmoladę wieloowocową. I myślę, że to jest takie właściwe nadzienie, właściwa marmolada. Pączki dzisiaj się sprzedają szybko.
i dużej ilości. O tym, jak ważnym nie tylko dla żołądków jest podtrzymywanie tej tradycji, opowiedzieli zziębnięci klienci. No warte, no za takie pączki to warte. To jest jedne z najlepszych chyba w Polsce. Dziś jest taki dzień, że wypada postać. Kupuję tyle, co można na osobę, czyli 30, a ile zjem, ile dam radę, nie wiem, rekordów nie zamierzam bić, ale tak piąteczkę to na pewno przyjmę. Trzeba bardzo długo czekać, 3 godziny ponad, ale warto. Najlepsze pączki w Warszawie. 12. Planuję 12, kupuję 30, więc jak coś będzie górką. A o przyrost wagi pan się nie martwi? Nie. W ogóle. W tłusty czwartek o tym nie myślę. Co za dużo, to niezdrowo. Najlepiej wiedzą o tym specjaliści od zdrowego żywienia. Ponad 60% Polaków ma nadmierną masę ciała. My tyjemy w tej pandemii okropnie. Żeby spalić jednego pączka, to faktycznie musimy przynajmniej na 1,5 godziny do 2 godzin spacer pójść. Pączkowym łakomczuchom na kolejną okazję na popuszczenie pasa pozostaje czekać aż do przyszłego roku. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed kolejnym bardzo zimnym dniem i nocą. W niemal całym kraju musimy spodziewać się silnego mrozu. Lokalnie temperatura może spaść nawet do minus 25 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach cały czas będzie temperatura ujemna, chociaż z takim malutkim przerywnikiem na weekend. W weekend troszeczkę się, no można powiedzieć, ociepli, ponieważ na północy i w centrum kraju temperatura będzie około minus 1 do 0 maksymalnie. Natomiast po weekendzie z powrotem zima i to naprawdę w takim prawdziwym wydaniu. Spadki temperatur od wtorku i przez środę do nawet minus 25 stopni Celsjusza w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Teraz największe zagrożenie na rzekach to zjawisko lodowe, które się podpiętrzają, tak jak to ma miejsce w Płocku, na zbiorniku we Włocławku, ale takie zatory stworzyły się również na Drwęcy, na Pilicy, na Nysie Kłodzkiej i tak naprawdę one mogą się tworzyć w najbliższym czasie. I to wszystko na dziś. Za chwilę najnowsze informacje ze świata sportu przedstawi Państwu Weronika Jaskółka. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.